Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Edyta z Beauty Locum. Kochani, dzisiaj kolejna porcja, druga część ogromnego denka. Filmik z częścią pierwszą już jest na kanale, on ma ponad 30 minut, więc jeżeli macie czas na kawkę, to zapraszam na obejrzenie pierwszej części. A dzisiaj druga część, oczywiście już też wielka torba wypełniona pustymi opakowaniami. Bardzo się cieszę, że dzisiaj kolejną część już mogę wyrzucić do śmieci. Dobrze, kochani, zaczynamy od farby do włosów. To jest to, co ja mam aktualnie na włosach. Wiecie, że ja maluję dosyć często włosy z powodu siwizny. Muszę to robić tak co półtora miesiąca, bo już wtedy mam taki porządny siwy odrost. Natomiast ja maluję włosy różnymi farbami, także mówię, nie są to profesjonalne farby fryzjerskie, tylko i wyłącznie drogeryjne. I teraz ostatnio, no i jeżeli jestem w sklepie, wybieram, bardziej kieruję się najpierw tym, czy coś jest w promocji, a najczęściej wybieram kolory tam, gdzie jest popielaty blond. Tak, żeby nie było takich żółtych, ciepłych tonów, tylko właśnie coś popielatego. Więc słuchajcie, też się nie sugerujcie moim kolorem włosów, bo Wam może wyjść zupełnie coś innego, ponieważ ja już tych farb mam tutaj, no naprawdę, dużą ilość. I tak jak mówię, ostatnio maluję, chyba już dwa razy malowałam tym ultra jasnym, przepraszam, ultra popielatym jasnym blondem z Excellence. Tutaj też są takie fajne do tego dodane farby, odżywki, które neutralizują później takie żółte tony. Tam na jakieś 6 myć starczy później ta odżywka. Tak, oczywiście w zależności jak kto ma długie włosy, ale jak dla mnie na moje półdługie włosy, to wtedy ta odżywka, tak jak mówię, gdzieś 6 użyć na pewno, na 6 użyć na pewno jest. Więc tym malowałam ostatnio. Z 45 była promocja na 30, chyba 1 zł w Rossmanie. No więc wzięłam tą. One raczej tak aż nie niszczą włosów, powiem Wam, te L'Oreal Excellence. Preference też są dobre. Sayosa też chyba kiedyś taki blond, popielaty używałam. Więc no mówię, no ja naprawdę, co mi wpadnie w rękę, co jest popielate, wiecie, popielaty blond, no to to kupuję. Dobrze, na pewno też na moim kanale może widzieliście, może nie, taki filmik odnośnie perfum do tkanin z Edenu, z Biedronki. Wiem, że są dwa różne zapachy, ten floral i jeszcze taki jasno-różowy, nie wiem jak tamten pachnie zupełnie. Powiem Wam, jest to coś cudownego, coś czego nie można teraz już jakoś dostać tej sprzedaży regularnej, nie weszło to jakby na stałe do oferty Biedronki, bo tego nie ma. To jest coś pięknego. To jest, słuchajcie, to nie jest płyn do płukania tkanin, tylko tego wlewa się dodatkowo właśnie w tą przegródkę, gdzie wlewamy również płyn do zmiękczenia tkanin. Wlewamy takie perfumy. To pachnie cudownie, po prostu ubrania są tak długo pachnące, świeżutkie właśnie po tych perfumach, że to jest coś nieziemskiego. 36 prań, kosztowało to 9,99 w mojej Biedronce. Wiem, że dziewczyny mówiły gdzieś tam we Wrocławiu, one są, ale większość z Was pod komentarzami z filmem o tym właśnie produkcie mówiła, że no niestety nie ma tego u nich w Biedronce. U mnie też nie, jak ja tylko to spotkam, to od razu kupuję. Kupuję też ten drugi kolorek jasny, różowy, którego jeszcze nie widziałam, nie używałam, natomiast nakręciłam, słuchajcie, oddzielny film na temat tych perfum do prania, więc kto chętny może sobie zobaczyć, zapraszam Was, link do filmiku będzie na dole w opisie filmiku, więc super sprawa, pięknie pachnące ubrania po tym intensywnie i długo. Dobrze, płyn do płukania, do mycia, do kąpieli, słuchajcie, wykorzystaliśmy ten, może limitowany, nie wiem, on się pokazał na początku wakacji z Avonu Getaway Dreams. To był taki, wiecie, zapach plaży, zapach piasku, rozgrzanego ciała na plaży, takie właśnie te klimaty wakacyjne. On był taki żółty, on jeszcze chyba jest, słuchajcie, w katalogu, także można sobie go spróbować, też bardzo fajny. I kolejny, lawendowy, o. U nas one idą tak jak woda, słuchajcie, te i płyny, i żele, to już Wam zawsze opowiadam. Uwielbiam wszystkie wersje testować.
zawsze co nowego się wypuści na rynek, że tak powiem, to ja to muszę spróbować. Tak, i to była lawendowa. Lawenda to już dosyć często, już dosyć długo się pojawiała w katalogach. Dobrze, mój mąż widzę, że tutaj wykorzystał Black Soot Dark żel, dwa w jednym na włosy i do ciała. Również wykorzystał, ale ja też to bardzo lubiłam, ten zapach rabarbarowy. Niby tu jest dla mężczyzn, tak, tu jest dla mężczyzn ten żel. Natomiast mi się on tak bardzo podobał, że no piękny, że wszyscy się myliśmy. Myślę, że to powinno być unisex, albo również i dla kobiet. To taki kwaśny rabarbar z czymś połączony, z Forest Wood, z zapachem jakiegoś deszczowego lasu, takiej dżungli, plus właśnie ten rabarbar kwaśny. Super, świetny zapach. Dobrze, pamiętam, że gdzieś w jakiejś gazecie, słuchajcie, był dołączony krem Bielendy luksusowy, przeciwzmarszczkowy, do stosowania na dzień, na noc, 40+, czyli akurat dla mnie. Też wykorzystałam go co do ostatniej kropelki. Bardzo fajnie. Pamiętam, że naprawdę mogę go polecić. Z czym on tutaj jest, słuchajcie. Nie wiem, z czym on tu jest. Natomiast no, jest napisane, że luksusowy. Jakiś tutaj jest kwiat namalowany. Może z wyciągiem z jakiegoś kwiatu. Nie wiem, nie mam już kartonowego opakowania, ale wiem, że fajny był. Sprawdził mi się. Do mojej suchej cery był ok. Nie sprawiał mi dyskomfortu, tak gdzieś, wiecie, w godzinach wieczornych, popołudniowych, więc ja to cenię sobie w kremach, że nie muszę po prostu, nie jest ona taka, wiecie, wyschnięta, przesuszona, tylko po prostu wytrzymuje cały dzień, aż do wieczornego demakijażu, właśnie na jednej warstwie tego kremu, który zostawiłam sobie rano, wiecie, który naniosłam rano. Dobrze, widzę tutaj szampon głęboko oczyszczający, to jest ten z prekambryjsko-glinką różową, który ma przeciwdziałać właśnie szybkiemu przetłuszczaniu się włosów. Słuchajcie, ja mam tak, ja mam włosy ogólnie suche, natomiast skórę głowy mam tłustą, łojotokową. Codziennie muszę myć głowę i ten szampon pozwolił mi, słuchajcie, ograniczyć to mycie i tak co drugi dzień, tak? Naprawdę przy takim regularnym stosowaniu on przedłuży nam trwałość, jakby świeżość fryzury tutaj przede wszystkim od nasady, tak? Bo tu to nie mam tego problemu, natomiast tu właśnie od nasady, od skóry głowy. Glinka kaolinowa, nie prekambryjska, przepraszam, coś wymyśliłam. Tak, i kwas salicylowy. No, jest cała seria, słuchajcie, jest jeszcze odżywka do tego i peeling do skóry głowy. Więc ja polecam właśnie ten szampon, teraz też akurat go aktualnie używam. Dobrze, z takich kremowych żeli Senses wykorzystaliśmy ten z mleczkiem owsianym i bławatkiem. Piękne one, pięknie one pachną, bo widzę, o, mam też ten z ukochany mój z mleczkiem kokosowym i malinami, to te dwa. Nie wiem, czy skakałem tutaj, mam jeszcze, ale chyba nie. To te dwa wykorzystaliśmy właśnie z tych kremowych opcji. One też już wychodzą z katalogu, słuchajcie, można je dostać tylko i wyłącznie w Focusie albo w jakichś wyprzedażach. O, i właśnie mówiłam też o tym peelingu, słuchajcie, z Advanced Techniques do skóry głowy. Do stosowania dwa razy w tygodniu, raz, dwa razy. Pięknie pachnie, naprawdę ta seria właśnie Deep Parfumed ma świetną nutę zapachową, bardzo jej się przyjemnie używa. Peeling do skóry głowy, słuchajcie, powiem Wam tylko jedną rzecz, to jest peeling mechaniczny z drobinkami naturalnymi, może z orzecha, może z moreli pokruszonej. Natomiast słuchajcie, jak ktoś ma krótkie włosy, spokojnie może to wymyć z głowy. Problem był tylko przy włosach bardzo kręconych, bardzo gęstych mojej córki. Ciężko się domywało, wymywało właśnie te drobinki z włosów. Ona naprawdę ma długie włosy, kręcone. Mówię o starszej mojej córce, więc był troszeczkę problem. Natomiast z moimi nie było problemu, szybciutko, łatwo się on zmył. Dobrze, widzę tutaj krem do ciała, jakiś japoński, z lotosem i olejkiem ryżowym. Przyjemny balsam do ciała z Bielendy w pięknej szacie graficznej, zobaczcie. Regenerujący,
Fajna taka miękka tubka, słuchajcie, 200 ml. Nie był to aż taki obszerne opakowanie, więc czy na wakacje można było go wziąć ze sobą do torebki, do walizki. Miękka tuba, przyjemny. No bardzo, bardzo mi się fajnie go używało. Dobrze, kochani, teraz mamy tą jedną z najnowszych serii z Planet Spa, akurat z wyciągiem z mojej herbaty, i to był taki żel do oczyszczania skóry. Słuchajcie, ja przepadłam na tym zapachu, po prostu jest tak piękny zapach, niespotykany, taki delikatny, naprawdę, i czuć, że jest taki naturalny, że bardzo uwielbiałam myć twarz właśnie tym żelem oczyszczającym z Planet Spa. Był tam jeszcze chyba peeling i maseczka do tego, tak mi się wydaje. Trzy rzeczy chyba były w tej serii. Maseczki nie próbowałam, peeling nie wiem, czy peeling jeszcze mam gdzieś w zapasach, czy nie. Jeżeli chodzi tu o pielęgnację skóry wokół oczu, to niezawodny, podwójny program liftingujący na okolice oczu. Też kocham, zobaczcie. Też któryś już naste opakowanie właśnie tego kremu z Avonu. Później mamy, jeżeli chodzi o oczyszczanie, znów to samo, co pokazywałam Wam w poprzedniej części, czyli już druga butelka tego płynu micelarnego z Eniu z witaminą B3 i kwasem hialuronowym. Dobrze, tutaj widzę, że wykorzystałam płyn do mycia naczyń. Naczyń, co ja mówię? Płyn do kąpieli, tak? Romantyczna magnolia. Wyszła taka seria kiedyś, wiecie, trzech płynów, nie wiem, czy to było okolice wakacji, czy może i okolice wakacji, już nie pamiętam, ale jeden był taki z nich różowy właśnie z napisem Love, z serduszkiem. Fajnie, dobrze, coś, co ja bardzo lubię, odżywka z LSF, rozplątująca, Dream Long. Ja nie mam długich włosów, natomiast ona mi bardzo pomaga. Właśnie moje włosy nie dają się zbyt dobrze nieraz rozczesać, ale ona mi w tym fajnie pomaga. Wygładza mi te włosy, naprawdę bardzo ją lubię. Słuchajcie, to jest keratyną roślinną i olejkiem rycynowym. Już drugie, trzecie chyba opakowanie lub czwarte tej odżywki wykorzystuję. Super, bardzo ją lubię. Krem do oczu, również w pierwszej części już Wam go pokazywałam, czyli tak naprawdę już moje trzecie opakowanie tego kremu z retinolem do okolic oczu. O, dobra, to ten. Jeżeli chodzi o takie malutkie pojemności kremów, to też Wam już mówiłam o kremach do rąk. Tutaj akurat mam ten mały 30 z Planet Spa. Cudowny krem, w ogóle lubię tą serię Blissfully Nourishing. Wiecie, która to jest, ta z marokańskim masłem Shea, i właśnie to masło również jest w kremie. O, już nie mogę nic, o, jeszcze troszeczkę można było wycisnąć, słuchajcie, jeszcze sobie wycisnęłam ostatnie kropelki i rozsmaruję sobie. Pachnie słodkawo, pachnie irysem, takim cukierkiem irysem. Naprawdę pięknie. Jeżeli chodzi o kremy do rąk, to już mam kolejny krem do rąk na wakacje. Wydaje mi się, że to była seria wakacyjna, taka wyszła seria Mango. Chociaż nie, może ona wyszła, ten krem do rąk wyszedł, jak wyszły te trzy płyny do kąpieli. I tu kremik Mango, też fajny, cudowny zapach. Jeszcze trochę tam jest, wydaje mi się, że jeszcze to rozetnę i wyjmę co do ostatniej kropli, ale nie mogę tak wycisnąć, więc zaraz pójdą w ruch nożyczki i przetnę na pół. O, tutaj co my tu mamy? Takie mamy krem SPF 35, który... Tak, on ma 30 ml, jest w takiej szklanej buteleczce. Teraz widzę, że on jest po jakieś 80 zł w katalogu. Strasznie drogo, przynajmniej był tam kiedyś. To jest krem na dzień, który ma poprawić teksturę twarzy, czyli tak, teksturę i ton, czyli jak to jest po polsku, słuchajcie. No,
dobra, zapomniałam, słuchajcie. No więc go wykorzystałam. On kiedyś był, słuchajcie, dodawany po jakieś 6 zł jako taka dodatkowa nagroda dla konsultantek za spełnienie warunku zamówienia. Chyba od 150 zł dostawaliśmy za 6 zł ten krem. Więc tak, a teraz on jest tak bardzo drogi, właśnie w katalogach widziałam. No, fajny też, też go bardzo polecam. Słuchajcie, tylko że to jest pojemność 30 ml, tak? Więc na pewno szybciej Wam się skończy niż te tradycyjne 50. Kremy do rąk. Kolejny rozcięty, Avon Care. To był chyba, słuchajcie, jeszcze w ubiegłym roku albo z 2 lata temu właśnie takie opakowanie wymyślono do kremu z olejkiem kokosowym, wiecie, który to jest, natomiast to jest tylko zliftingowane opakowanie na jakiś tam czas, czyli limitowana seria, tak, on był na wakacje, ja pamiętam, że leżał u mnie długo w zapasach, ja go wzięłam i wykorzystałam, też fajne opakowanie, co nie, takie wesołe, wakacyjne, optymistyczne, dobrze. I tu mamy też żel do mycia nie ciała, tylko twarzy, micelarny, rozświetlający, z bardzo wygodną pompką. No ja Wam powiem, nieperfumowany, z ekstraktem z papai i granatu. Też mi się bardzo dobrze, słuchajcie, myło tym buzię. Bardzo lubię serię Nutra Effects, no więc polecam, jak najbardziej, złego słowa o nim nie powiem. O, jeszcze tutaj troszeczkę coś jest. Zobaczę, czy co to jest. Czy to jest jakaś woda tutaj wlana, czy ten żel? A nie wiem nawet. No, ale wygodne. Zawsze pod prysznicem, nawet jak chciałam sobie domyć twarz, to psik, psik, buzia i wszystko zmywamy. Myjemy też i włosy przy okazji. No, więc to. Mój mąż zużył, widzę, taki 3 w 1, szampon, odżywka i body wash z Avon Care Men. On to zabierał chyba na siłownię, no bo zawsze szuka takich małych opakowań, żeby wziąć, żeby nie nosić dużych żeli. Więc to. Z płynów jeszcze widzę tutaj 500 ml Pure Marine. To jest ten delikatny zapach, delikatniejszy, z liśćmi bambusa. I taki właśnie ma zapach. Delikatny, nieprzesłodzony, nieprzesadzony. Dobra, i jeszcze mam dwie rzeczy. Tutaj słuchajcie, z Awa Laboratorium, taka polska rodzinna firma. Kiedyś wiem, że przysłali mi paczkę PR-ową. Był tam taki napinający balsam do ciała. Lotus i szafran. Lotus i szafran chyba. 98 składników naturalnych z jakiejś linii Bioharmony. Też bardzo miło mi się go używało. Słuchajcie, nie mogę nic złego powiedzieć. Fajnie nawilżał długotrwale. 200 ml, też wygodna tuba. Potem można to rozciąć, wszystko wyjąć do końca. Ja bardzo lubię takie opakowania właśnie jak ta. Czy właśnie ta przed chwilą, co patrzyłyśmy, co oglądałyśmy, też po 200 ml, wygodne, fajne tubki. I jeszcze kolejny balsam, tym razem z Avonu. Tu już jest 150 ml, też jest tuba, tak. To jest też bardzo dobry balsam do ciała z olejkiem konopnym, słuchajcie. Też bardzo lubię tą serię całą, zwłaszcza taki olejek do ust. Zielony, kojarzycie pewnie ten olejek, tam jest takie eliksir odmładzający, coś takiego, jeszcze u mnie jest on w zapasach, tam jest pomadka do ust ochronna właśnie z olejkiem konopi siewnych, no i ten balsam jest taki uniwersalny, że on i do rąk służy bardzo dobrze, i do ciała. Do twarzy nie, natomiast bardzo ładnie koi, zawsze słuchajcie, właśnie konopie siewne są bogate bardzo w kwasy tłuszczowe, omega 3, 6 i 9, a one właśnie sprawiają, że chroni nam się nasz płaszcz hydrolipidowy i bardzo ładnie łagodzą nam stany zapalne,
A, i był też właśnie jeszcze krem na dzień. Tak, to właśnie mi się przypomniało, że był jeszcze z tej serii krem na dzień. Też bardzo fajny, zwłaszcza do skór suchych, wymagających, odwodnionych, tak? A także nadaje się do skór alergicznych, tak? Które szybko łapią jakieś, wiecie, do skór wrażliwych, o właśnie. Mhm. Więc to też super seria. Dobrze, słuchajcie, wszystko już jest, pusta torba, mogę zbierać dalej. Dziękuję Wam za obejrzenie, zapraszam Was też na pierwszą część Denka. Do następnego nagrania, cześć, pa, pa.